wypoziomowany, możemy go rozłożyć. Pod przyczepką mamy szufladę, w której w nocy trzymam buty, no bo tutaj nie ma specjalnie miejsca, żeby brudne buty sobie położyć, więc jest specjalna szuflada na to. Normalnie w czasie podróży szuflada. Tutaj półeczki, jedna na prowiant, druga też na prowiant, ale to jest lodówka. A ubranka jako najlżejsze magazynujemy u góry. A i tam jest ta kieszeń, w której mieszczą się nogi. Dodatkowa przestrzeń ładunkowa znajduje się w podłodze. Tutaj mamy szerokości mniej więcej tak jak ten jak to wieko, ale od burty do burty jest. Także tutaj wszędzie są powkładane różne tam drobiazgi, na przykład części zapasowe.